Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj zaczynam zabawę z pastami od FX-a. Zacznę, słuchaj, od lamp. Lampy, zamienniki, depo. No i tutaj widać, że jakość wykonania już jest kiepska, raczej kiepska. Ta jedna lampa, kurczę, coś z nią jest nie tak, bo kupiłem nowe, ale w środku na przykład są porysowane. Naprawdę, w środku są rysy. Ciekawy jestem, czy ona nie była rozbierana, no ale tego nie udowodni. Nie było, nie widać, żeby gdziekolwiek była przykręcana, więc no właśnie. Od środka też jakieś takie na szkle niedociągnięcia. Rysy mam tutaj takie głębsze i nimi się będę sugerował. Nie wiem, czy ty je dobrze wyłapiesz. W środku tych to nawet nie ruszam, bo... Znaczy w środku. Tu są w środku, to tych nie złapię. Kolejna rzecz, sobie jeszcze pozwolę poświecić, bo tu mam taką latarkę sprytną, żółtą. Nie wiem, czy film o niej już był, czy nie. Ona pięknie wyłapuje w lampie rysy i na białym lakierze. Z tego względu, że nie odbija tak mocno światła. Ogólnie w środku nawet jest porysowany, kurczę, osłona od głośnika, czyli soczewy. No depo jak to depo. Lewa lampa jest troszeczkę lepsza. Będę chciał wskoczyć tutaj standardowo. Pad mój ulubiony ADBL-a, żółty. Zawsze połączenie idealne jest z Sonaxem. Chcę zobaczyć, jakie będzie połączenie z one-stepową, średnio tnącą pastą od FX-a. I tutaj mamy cięcie od 1 do 2, 4, od 10 to mamy 7, gloss 8. To może być nieźle. I teraz się tak zastanawiam, czy to tak wjeżdżać grubo, kurczę. No jest kilka głębszych sznytów, ale zobaczymy. Jak będzie za bardzo dojechane, czyli nie będzie fajnego wykończenia, mam tu też finish. Także chcę, a najbardziej to mi zależy na tym, żeby maksymalnie tłuścić, bo będę chciał testować powłoki do plastiku, czyli na lampy, które najdłużej posiedzą. Tak, wiem, nowe lampy, najlepiej folia PPF. No ale kurczę, no tak, no nakleję folię i po wszystkim, a tak tutaj będę sobie polerował i badał powłoki. Na lampę czy impregnować pada? Szkoda prądu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I to wszystko. Zapach tej pasty, bo to jest pierwsze podejście. Jeszcze się nimi nie bawiłem. Śmierdzi jak większość past. Tutaj zapachu raczej nie uświadczysz jakiegoś fantastycznego. No dobrze, zobaczmy. A, jeszcze jedna rzecz. Zobacz, gąbka pod mini, pod maszynę polerską, pod rotacyjną, jak się bawię mini przed łóżką. Zobacz, służy też pod lampy. Patrz, tu jest i stojak nad koła, pod koła. Zobacz, no nie trzeba cudów. Zwykły garaż, trochę pomysłu, zobacz, gąbka, krzesło, gumy i trzymają lampę jak trzeba. Mamy elastycznie, nie jest za sztywno, lampa pracuje elegancko, także trochę pomysłu i naprawdę nie trzeba wydawać milionów, żeby sobie popolerować czy się pobawić garażowo. Okej, co my tu mamy? Trójeczka? Nie, no to na jedyneczkę. Temperatura w garażu, słuchaj, niecałe 10 stopni. A czy nie, przepraszam, 13 dokładnie. Rano było niecałe 10. Nie, jednak wchłonęła pastę. To dam trochę więcej. Jednak nawilżenie pada, kurczę, jest bezlitosne. Musi być. Dobra. I standardowo. Jak kurczę nie wbije, to nie wiem, że żyje. O. I teraz będzie inna jazda. Na bank. Teraz będzie luksus. Tu. Dobra. Uwaga. No i od razu miód. No dobra. Na lampie nie szalejemy z obrotami, nie szalejemy z dociskiem. Chodzi o to, żeby nie przegrzać.
pasty no minimalnie się układa. Żałuję, że nie zaimpregnowałem pada na początku, no ale trudno. Zobaczymy, na ile wypracuję. Na lampie nie lubię wypracowywać pasty do końca. Wolę, jak zostaje troszeczkę. Zdecydowanie lepiej. Teraz tak, odpuszczam i zjeżdżam z obrotu. Praktycznie bez docisku. Widziałeś, ile pasty zostało? Za mocno przechyliłem maszynę. Środeczkiem jeszcze tutaj wrócimy. I ostatni przejazd. I góra, tu gdzie było najwięcej ryb. Nie wiem, na ile uzupełnia ta pasta, ale tutaj jakby troszeczkę wycięło. A nawet całkiem srogo. Zobaczymy po wymyciu, co się pojawi. Miejmy nadzieję, że będzie idealnie. No dobrze, okej. Słuchaj, no... Delikatnie zagrzałem. No, bardzo delikatnie. Super. Tak jakbym chciał. Nie grzejemy lamp. Nie ładujemy temperatury. Spokojne przejazdy i spokojne... Naprawdę, no nawet no minimalnie ciepła. I o to nam chodzi. Tutaj to już jest zimna w ogóle, czyli ostatni przejazd, co tu robiłem, także super. I teraz co robię? Powoli schładzam. Lampa musi być totalnie zimna. Jak na lakierze może być letni, chociaż też woli zimny. O, i teraz mogę zebrać pastę. Zobaczymy, jak się będzie zbierać. Z lampy. Nie jest źle. Będę robił tylko ruchy wzdłużne. Dlaczego? Wiadomo, zobaczyć. No z lampy nie zbiera się jakoś cudownie, ale dramatu nie ma oczywiście. Staram się nie używać siły, jak zawsze zresztą. Tak, słabo się zbiera, tu się ciągnie, tu się marzy. Na lakierze pewnie będzie lepiej, niestety. Plastik to jest plastik. No wygląda to całkiem przyjemnie, no. Czy wycięło? Moim zdaniem... Odrobinę wycięło, tak, fajnie. Dobra. Tych rys wiadomo, że tutaj się nie pozbędę. Teraz chcę zobaczyć, czy gdzieś mi pasta została. Tu mi została. Nie wiem, pierwsze wrażenie, że jest taka troszeczkę tłuściutka. Mhm. Zobacz, cały czas mi się ciągnie flądra. Naprawdę, cały czas mi się ciągnie. Zobaczmy teraz. No i zebrana, powiedzmy, co my tu mamy. Ok. Siła cięcia na plastiku? No może być, jak na one step, takie odświeżenie, powiedzmy, że jest ok. No, jest całkiem nieźle. Teraz będę chciał wymyć i przede wszystkim przy lampach. Nie pryskamy bezpośrednio na lampę. Pod żadnym pozorem. Czy to masz IP1 70-20, czy tak jak ja tu mam K2 Cleanet, solidnie zmaczam mikrofibrę, mokra, naprawdę solidnie i w jedną stronę.
I to jest wszystko, słuchaj. I nie bawimy się więcej. Jakieś bajery, spryskiwania. A czy możesz spryskać lampę? Oczywiście. Dzisiaj zresztą będzie jutro film z pasty. Koncept matujący, ale to tamta lampa to był śmietnik. Tam to sobie pozwalałem na obroty, na wszystko. Chciałem zobaczyć, na ile uda mi się zdjąć. Dobra. No i tak, jeżeli chodzi o odświeżenie, ja już widzę, że ta lampa, tak, dostała takiej klarowności. Naprawdę. Rysy, które tutaj były, zdecydowanie są mniejsze. Czy ja będę dalej jechał? Nie, nie ma sensu z tego względu, że od środka są. To jest bzdura. Jeszcze wezmę moją ulubioną żółtą latareczkę. Dobrze. Sito jak było od środka, tak jest. W ogóle ten klosz, jeżeli chodzi o jakość fabryczną, to jest bardzo kiepściutki. Kiepściuteńki, naprawdę. Pod kątem, jak patrzę, to są takie jakby szczotkowanie. Także tutaj, no niestety, też nie oczekuję od depo jakiejś jakości. Zresztą śmieszne pieniądze dałem za te lampy. Znaczy, może nie śmieszne jak za depo, ale chodziło mi o to, że chodzi o to, że ja z tymi lampami pojeżdżę, jak będzie gwarancja, zrzut później. I tutaj będzie wszystko czarne, wszystko w macie czarnym i soczewa wskoczy, mam nadzieję, koito, bilet i wtedy będzie bajka. Tutaj będę chciał zrobić płynny kierunkowskaz, a czy się uda, nie wiem. Jeszcze ostatni przejazd. Okej. No i spoko. Tu wiemy, że to jest od tego, ten tego, a tu ten tego do pasty. Dmuchamy. Teraz tak, wezmę latarkę. Cóż mogę powiedzieć o tej paście? Słuchaj, na lampie z tym połączeniem no nie zrobiła jakiegoś mega wykończenia. Tutaj widzę drobne ryski. Te grube odrobinkę takie spłyciło, ryski są, nie ma tematu. Tutaj to było, co było, bagno też zostało, także tutaj nie możemy mówić o jakiejś potężnej sile cięcia. Ale widać, że tak odzyskało połysk. Tutaj czuję, że tu będzie połysk na wysokim levelu. No dobra, teraz wskoczę sobie jeszcze z finiszem i zobaczymy, co finisz powie. Czy odzyskam jeszcze takiej klarowności na tym kloszu. Teraz tak, właśnie, kurczę, gąbka, tam. Oczywiście czarny pad ADBL-a. Lubię te pady, no nie da się ukryć, no. Fajne są, naprawdę fajne, może nie tak jak powtórzę się, nie jest to mistrzowska trwałość, ale są spoko. Finisz. I zapach. Tak samo śmierdzi jak tamta. No zobaczymy. Okej. Okay. Tutaj już nie będę żałował materiału. Minusem jest też to, że ja przy tamtej sobie tej gąbki jednak nie uzupełniłem tak jak teraz. Kurde, głupi jestem. Zawsze tak robię, ale stwierdziłem na lampie, tutaj zrobię same groszki. No nie, ja impregnuję. I tak zostanie. O, i teraz mogę sobie, o, standardowo. Raz, dwa, trzy. I to będzie cała zabawa. No dobra, lecimy. O, to do tego służy. Dobrze. Pim, pirim, pim, pim. Dużo materiału. Przy finiszu dużo pasty. Niech będzie tłuściutko, niech pracuje. No dobrze. Dwa i pół. Lekki docisk i lecimy. Nawet dwójeczka. Na lampie naprawdę nie szarżujemy. Minimalny docisk,
spokojnie sobie jedziemy. No i cóż, ta pasta moim zdaniem, przepraszam, nie za bardzo lubi lampy. Teraz tak, docisnę. Jest trochę lepiej. Średnio mi się nią jedzie. Nie czuję jej na lampie. W żaden sposób. Zostawia takie, kurcze, szybko jakby przysycha. Ogólnie mam wrażenie, że tych past trzeba dać dużo. Że te pasty muszą być naprawdę pady nawilżone na maksa. Temperaturka? No, idealna, naprawdę. Delikatnie takie letnie, można powiedzieć. Więc, a tego oczekuję właśnie, polerując lampy, żeby nie były nagrzane. Słuchaj, jakoś nie czuję tej pasty w ogóle z tym padem na tej lampie, jakoś tak dziwnie. Czuję, że tutaj dualka będzie lepszym wyborem. Idę po Dual Action. No dobrze, no mam łobuziaka. Zamieniamy pada. Bing, bing, bing. Tutaj to od razu można startować z trójki. I lecimy. No i tutaj inna bajka. Tak, te pasty coś czuję, że będą lubiły Dual Action. Teraz tak, zobacz. Materiału srogo na sam koniec zostało. Tutaj została mała mgiełka, więc pozwolę sobie zebrać. Odwrócę mikrofibrę. Nahałasowałem. Wytelepało mnie strasznie. Teraz tak, docieranie. Delikatny opór. Pasty sprawiają takie wrażenie... O. Tłustych i docieranie ich naprawdę na lampie nie jest fajne. Jak jej zostanie więcej, zobacz, ja mam problem w tym momencie, ona tak przysycha. No nie wiem, no, mam mieszane, jeżeli chodzi o plastik, mam mieszane uczucia tutaj, jeżeli chodzi o lampy. Nie jest to jakaś taka super współpraca, że mogę powiedzieć, że są achy i ochy. Dobra, tak, no i zobacz, widzisz, tu gdzie nie wypracowałem do końca, patrz.
No muszę użyć siły, można powiedzieć, żeby to zebrać. O. A nie o to nam chodzi, to tego nie chcę, nie robimy tak. Tak, tu zostało nic. Mam wrażenie, że jakby one maskowały te pasty. No jak dotarłem, to na pewno coś zamaskują, zobaczę. Bez wymywania. Przepraszam. Coś mogą maskować, ale zaraz zobaczymy. Wymyję. I wtedy będzie wiadomo, co jest 5. One sprawiają troszeczkę takich niby tłustych. Przy docieraniu jakoś szybko wysychają, ale to jest, mówię, na lampach. Nie wszystkie pasty lubią lampy. Dobra, grubo materiału. I zbieram w jedną stronę. O, ale z wymywaczem past, z klinetem, idealnie schodzi. Z lakieru może być bardzo dobrze, bo to są dwie różne rzeczy. Lampa i lakier. Inaczej się pracuje, inaczej się wymywa. O, włączyło się. Słuchaj, wydobyło takiego jeszcze odrobinkę, tak jakby je przyciemniło, no. Ja to widzę. Co lepsze. I ładnie też zebrało po tamtym troszeczkę jeszcze głębsze rysy. No jest nieźle, wstępnie jest nieźle. Wstępnie jest nieźle. No kurczę, całkiem przyzwoicie. Tutaj całkiem fajnie. Naprawdę, ten finish z tym czarnym całkiem przyjemnie uzupełnił, kurczę, tę one-stepową średnią pastę. Nie no, teraz jestem miło zaskoczony, bardzo fajnie. Pomimo, że praca na rotacji nie jest przyjemna, lepiej zdecydowanie Dual Action. Następną lampę spróbuję sobie pojechać właśnie na Dual Action i może być tak, że to będzie lepsza współpraca niż na rotacji. Jeszcze jedna rzecz. Moja żółta latareczka. No tak, tak, zdecydowanie zminimalizowało. Dobrze, słuchaj, co mam ci powiedzieć? To jest pierwsze podejście z pastami. Na dzień dobry widzę, że trzeba dać ich trochę więcej. Sprawiają też wrażenie takich niby tłustych, a nie do końca są tłuste. Takie, kurcze, no, ciekawe, dziwne. Praca, wiesz co, na chwilę obecną na lampach zdecydowanie lepiej Dual Action. Przy rotacji niestety szybko wysycha. Dokładnie. Pomimo, że sprawia wrażenie tłustej, szybko wysycha, tak jakby jej było za mało. Więc tutaj, jeżeli chodzi o ilość pasty, moim zdaniem wstępnie, nie będzie oszczędnie. Na lakierze może być całkiem inaczej. No dobrze, słuchaj, ja wskoczę sobie jeszcze na drugą lampę z Dual Action na ADBL-u polishingowym i pastą one-stepową, czyli średnio tnącą, i dorzucę od siebie kilka słówek, czy lepiej mi się pracowało na Dual Action tą pastą, bo jeżeli chodzi o finish, to zdecydowanie Dual Action. Tutaj jeszcze nie wiem. No dobra, zapraszam cię do dalszej części filmu.
dobrze, słuchaj. Teraz tak, pobawiłem się Dual Action małym grzechotnikiem głośnym. I tak, zdecydowanie lepiej pracuje się na maszynie Dual Action. Zdecydowanie, naprawdę fajnie się prowadzi, ale do czego zmierzam? Moim zdaniem nie będzie oszczędnie, bynajmniej na lampach na chwilę obecną. Tak, lepiej pasty dać więcej, niż, ale prysnęło, za mało. I dwa, wkurzają mnie zamknięcia w tych, strasznie topornie chodzą. Jak chcę wystrzelić, to jedno mi się udało za moc, takie, taka, jakby te zamknięcia były, kurcze, po taniości. Butelki ładne, ale zamknięcia naprawdę za mocno, tak, kurcze, trzeba naprawdę użyć siły. Ale nic, no tam butelki butelkami, zatyczki zatyczkami. Chodzi nam tutaj najbardziej o pasty. Zdecydowanie na lampach Dual Action. Zdecydowanie pasty więcej niż mniej. Wtedy się fajnie prowadzi, rozprowadza wymywanie. Na Dual Action rzeczywiście lepiej, bo rotacja, jakby nie było, mocniej, można powiedzieć, wgryza się w ten plastik, no i podwyższa temperaturę, i tutaj tu jest chyba ten minus. Mam wrażenie, że te pasty nie lubią wysokiej temperatury, bynajmniej na lampach, podkreślam to. To na lampach to jest specyficznie, tym bardziej, że te lampy to jest Chińczyk, depo, więc tutaj różnie i podróżnie z jakością tego. Na pewno będę chciał wskoczyć z tymi pastami jeszcze na oryginalne lampy, bo będę wymieniał, także tutaj one się też będą mogły wtedy dopiero wykazać, bo tam jest sito, tam będzie cięte papierem, film się pewnie pojawi, nie wiem kiedy. Wstępnie, słuchaj, to tak wstępnie mówię, bo będę chciał zrobić, tak jak widzisz, tam stoi maniek, będę chciał na mańku zrobić w końcu jakieś korekty i będę chciał użyć tych past właśnie na białym lakierze, no niestety, ale na czymś muszę. Takie wstępne, można powiedzieć, podsumowanie, no bo to, kurczę, co tu można powiedzieć o lampach, które są prawie nowe, tam gdzie niegdzie jakieś ryski. One stepowa, słuchaj, tutaj na lampie, kurczę, ma potencjał. Ja zdecydowanie go nie wykorzystałem tutaj na tych lampach, bo nie miałem okazji. Ma potencjał i też zdecydowanie, moim zdaniem, więcej pasty niż mniej. Lubi, jak jest jej dużo. Sprawia wrażenie tłustej, ale z wymywaniem nie jest najgorzej. Jak na sucho, czyli zbierasz wstępnie mikrofibrą, widzisz, że nie chce schodzić, gdzieś zostały jakieś place, gdzie przyschła, nie atakuj mocno. Wrzuć wtedy wymywacz, czy tam IP, no jak tam kto woli, ja to wiadomo, jadę na klinecie i elegancko zejdą. Więc wymywanie lepiej mi się wymywało pod Dual Action, gdzie, tak jak mówię, lubię, jak mi pasta zostanie na lampie. No właśnie. I na Dual Action zdecydowanie zostawiłem taką konkretną mgłę. Lepiej mi się wymywało po Dual Action niż po rotacji. Jeżeli chodzi o finish, tu fajnie. Tu przyjemnie na Dual Action, na rotacji w ogóle nie czułem. Nie czułem w ogóle na lampie, na rotacji tej finiszówki. W ogóle, w żaden sposób, kurczę. A tego pada ADBL-a znam bardzo dobrze i wiem, jak pracuję z pastami. No tutaj, no w żaden sposób na lampie. Nie usiadło mi. Zdecydowanie też Dual Action. No dobrze, słuchaj. Wstępnie z mojej strony to wszystko. Czy na dzień dobry pasty zrobiły na mnie ach i och? Nie. Ale to z tego względu, że no nie wykorzystałem, myślę, ich potencjału na tych lampach, bo tu nie było na czym. Ale chciałem już tak zacząć jakąś zabawę z nimi, więc stwierdziłem, że nagram tak, można powiedzieć, z czapy, tak na szybko. Naprawdę na szybko przyjechałem z treningu, stwierdziłem, że mają przyjechać właśnie LEDy, które będę montował na soczewę i będę chciał je zamontować za dwa dni na auto i stwierdziłem, że też dzisiaj od razu wskoczy powłoka nowa. Myślę, że jeszcze jej nikt nie pokazywał. Dziadzia będzie pierwszy. Nowa powłoka do plastików. Myślę, że sprawdzi się też na lampach. Tania pewnie nie jest. No nie jest tania, nie jest, ale myślę, że będzie fantastyczna. Dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki FX za pasty. Wstępnie, tak jak mówiłem, no nie targnęło mi skarpetek, że tak na dzień dobry, o, super, nie. Taka klasyczna pasta bez, na razie, wyuzdania, że tak powiem, bez jakichś achów i ochów. Zobaczymy, co będzie na oryginalnych lampach, gdzie będą naprawdę, będzie jechane papierem i na lakierze w mańku. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Put it on, screw, put it up, screw, screw it up, screw.
Run out the street to a penthouse. Scrap out the street to a penthouse, Miami Beach. Yeah, yo. They can talk crazy on tweets. They don't want it cause I come to the beat. They don't want it. I beat these niggas all sweet. Bamboo sticks all in the Jeep. It's a new weirdo every week. Weirdo. Get the whip, put it up for my seats. No cure for the IG disease. Do anything for clout. 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 Anything. Do anything for clout. Bitch, watch your mouth. Bitch, stay in your place. Play. Bitch, get out the way. Ooh. My bitch on your ass, okay? Yeah. No disrespect. The nigga be tripping, but we love, yeah. Swapping, I cost on my bitch. I bought her the limo, she bought me the race. Practice, 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 make breakfast, nigga. It's never too late. Never. I take the out of the state. I take the out of the state. Then I take the bills up out of the bank. Racks, the blogging, the media fake. Shot it, DM me straight. I'm not gonna bite on the plate. Sipping no toxic waste. On the low, what your bitch in this game? On the low, mask on the face. Case. Watch it, it's me in shape. Strike a push, she gon' leave these states. She gone. I put 2 million in the safe, just in case. Don't go my way, don't get my kids. Gotta have money, not just me. Act just selfish. Ooh, I take the crown off the king like Mike the Elvis. Ooh, the world is wild. He died, don't lie, they don't help him. Ooh, you just wanna eat up the drip, but you cannot help it. Strap street to a pin, how I am the beach. Niggas talk crazy on tweets. They don't want it cause I come to the feet. They don't want it. I beat these niggas all sweet. Bamboo sticks all in the Jeep. What, put it up for my seeds. No care for the IG disease. Do anything for clout. 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 Do anything for clout.